Witajcie kochani, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania mojego kanału Ewa w Turcji, do subskrybowania i do lajkowania. Witajcie kochani bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku Ewa w Turcji. Dzisiaj mamy troszeczkę zupełnie inny dzień, ponieważ dzisiaj jest Wigilia. Doczekaliśmy się w końcu tych naszych świąt, upragnionych świąt, które właśnie czekaliśmy cały rok. Z tyłu już mamy choinkę, za mną tak jak już w zupełności, można tak powiedzieć, że jest skompletowana cała, jest i gwiazda, są światełka, są też różne ozdoby dodatkowe na choince. Kochani, nie o tym chciałam rozmawiać. Mam nadzieję, że dzisiaj w każdym domu zawitała choinka, że przygotowujecie się teraz właśnie do wigilijnej kolacji. Ja z tego względu właśnie, że stworzyłam taki projekt z innymi youtuberami, bo to nie są tylko dziewczyny, z innymi youtuberami właśnie chcieliśmy stworzyć taki rodzinny ten YouTube, był bliżej nas wszystkich. I żeby te święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok, żeby był zupełnie inny niż jest teraz, żeby święta były pełne, wypełnione radością. A z tej racji, że dzisiaj już jest Wigilia i że święta Bożego Narodzenia już się zbliżają, już są tuż, tuż, chciałam Wam życzyć radosnych świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych wzajemną życzliwością i zrozumieniem, wewnętrznym spokojem i radością. Wielu chwil spędzonych w rodzinnym gronie, wypełnionych miłością, ciepłem, niosącym radość, spokój i pogodę ducha. Szczęśliwego Nowego Roku, bogatego w spełnione marzenia. I oczywiście, żeby ten rok 2021, żeby naprawdę był lepszy od tego 2020, bo jak każdy wie, co się dzieje na świecie, mam nadzieję, że naprawdę będzie taki, przyjdzie z pełną parą. I oczywiście życzę Wam zdrówka, dobrej zabawy, życzę Wam ciepła rodzinnego, żeby te święta były właśnie jak najdłużej trwały właśnie w gronie rodzinnym, żeby każdy się oczywiście z rodziną spotkał. Tak więc, kochani, zapraszam Was teraz na inne życzenia od youtuberów, tak więc oglądajcie nas do końca. Cześć, witam wszystkich serdecznie, mam na imię Judyta, prowadzę kanał na YouTubie Judy Turkije i na wstępie bardzo chciałam podziękować Ewie za zaproszenie mnie do swojego filmiku, a Wam wszystkim życzyć zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, żeby ten Nowy Rok był lepszy niż ten nasz stary. Także ja się z Wami już żegnam, dziękuję za zaproszenie jeszcze raz, trzymajcie się, pa! Cześć, z tej strony Monika z kanału Ankara Moimi Oczami. Dziękuję Ci Ewa za możliwość złożenia z Wami życzeń widzom, więc życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i żeby te święta były jak najlepsze, żeby udało się wszystko to, co zaplanujecie sobie. I oczywiście przy okazji szczęśliwego Nowego Roku, żeby ten Nowy Rok okazał się trochę lepszy niż ten stary. Więc jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Dla Ciebie Ewa, buziaki dla Twoich dziewczyn. Girusiurus! Witam wszystkich, tutaj Rafał z kanału Life in Romania. Chciałbym wszystkim podziękować, że tutaj jesteście, że oglądacie nasze filmy. Bardzo się cieszę ze wszystkich wyświetleń, lajków, komentarzy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej, a my za mną postaramy się na pewno robić lepsze i ciekawsze filmy. Dziękuję również Ewie z Turcji, która jest inicjatorem tego filmu. Będziecie mieli tutaj okazję zobaczyć też innych youtuberów,
Oczywiście nie mieliśmy takiej możliwości, żeby się wspólnie spotkać, ale każdy z nas z osobna nagrał taki film. Zostawię linki do każdego z tych kanałów, żebyście mogli sobie obejrzeć i serdecznie Wam polecam, żebyście oglądali i subskrybowali. Chciałbym wszystkim złożyć najlepsze życzenia, zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, żebyście je spędzili razem ze swoimi rodzinami. No i oczywiście życzę wszystkim też wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym 2021 roku. Na pewno, żeby był lepszy od tego, który mieliśmy teraz i żeby nie był gorszy. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Hello! I want to wish you also Merry Christmas and Happy New Year! Bye-bye! Elo, elo, polska mama w USA. Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Kasia i prowadzę kanał Polska Mama w USA od pół roku. Na początku chciałam pozdrowić serdecznie Ewę w Turcji i zaprosić Was wszystkich na jej kanał, jak również podziękować, że zechciała mnie gościć na swoim vlogu. Pokrótce o moim kanale. Kanał założyłam około pół roku temu, ale nagrywam już od 20 lat, jak nie więcej. Jestem żoną Amerykanina pochodzenia nigeryjskiego i mamy trójkę chłopców w wieku 2 latka, 12 i prawie 14. Na swoich vlogach poruszam tematykę lifestyle'ową, jest też trochę podróży, mam nadzieję, że będzie więcej. Pokazywanie naszej kultury, tradycji, obyczajów, pielęgnowanie kultury nie tylko polskiej, amerykańskiej, ale również nigeryjskiej. W Stanach jestem od 18 lat. Dla ciekawych przyleciałam tutaj z programu tak zwanego Au Pair, czyli opiekunka do dziecka, do amerykańskiej rodziny. Po więcej informacji zapraszam, wpadnijcie na mój kanał. Dziękuję bardzo jeszcze raz za możliwość uczestniczenia w tym wideo. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, bo to się liczy przede wszystkim w tej pandemii. No i oby ten rok 2021 był lepszy niż 2020, bo na pewno ten rok zapamiętamy. Pozdrawiam wszystkich widzów Ewy, Ewę. Barka Daşlar, benim adım Yanna Kuruçaylıoğlu ve İstanbul'da oturuyorum. Cześć wszystkim, ja nazywam się Yanna Kuruçaylıoğlu i mieszkam w Stambule. W tym filmiku chciałabym się z Wami podzielić kilkoma informacjami na temat tego, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Turcji. A mianowicie, tak jak na pewno większość z Was wie, Turcja jako kraj muzułmański nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. Jednakże wiele rodzin tureckich decyduje się na przystrojenie swoich domostw w dekoracje świąteczne, takie jak właśnie choinki. Stambuł, miejsce, w którym mieszkam, w okresie grudnia i stycznia nie do końca przypomina miejsce, które pozwala do końca kultywować innym wyznaniom, innym osobom z innych państw właśnie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Czyli tu w Stambule zwykle nie pada śnieg. Jest bardziej pogoda przypominająca jesień i to bardzo deszczową. Jak Turcy pozdrawiają się właśnie w okresie świątecznym, w okresie noworocznym? Jakich używają zwrotów? A są to następujące zwroty. İyi bayramlar, nice yıllar, mutlu yıllar. Ja natomiast pozdrowię Was i pożyczę Wam
świątecznie w języku polskim, a mianowicie życzę Wam radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w atmosferze rodzinnej i mam nadzieję, że będziecie pełni optymizmu i radości, którą przeniesiecie na następny nowy rok. Trzymajcie się, na razie. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Ewa w Turcji. W tym szczególnym czasie chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego, dużo spokoju, dużo radości z życia. Bądźcie szczęśliwi i przede wszystkim zdrowi. Wszystkiego Wam dobrego. A już jak obejrzycie wszystkie dostępne tutaj filmy u Ewy na kanale, zapraszam na mój kanał Vita Live Vlogs. Trochę o Turcji, trochę o Litwie, bo jestem Polką z Wileńszczyzny, więc zapraszam i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego na święta. Pa, pa! Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na kanale Ewa w Turcji. Ewa, dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie do udziału w tym filmiku. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć u Ciebie na kanale. Niestety nie ma ze mną ekipy, dlatego że tato pracuje, a dzieci śpią. Korzystam z okazji, że mam chwilę dla siebie. Kochani, nazywam się Natalia, przychodzę do Was z kanału The Settlers. Jest to kanał rodzinny, jesteśmy młodą rodziną, startującą w życie. Mama dwójki dzieci, żona ma 3 latka, Teoś ma 6 miesięcy i żona Adama, który jest... Czechem, świetnie mówiącym po polsku. Żyjemy sobie na przedmieściach Chicago, ja od 8 lat, mój mąż trochę krócej, poznaliśmy się tutaj i na naszym kanale nagrywamy Wam nasze życie codzienne, skupiamy się na nas jako rodzinie, czyli na tym, co robimy z dziećmi, jak zapewniamy im atrakcje, takie typowe mamowe tematy, jak również pogadanki na temat naszego związku, na temat nas, na temat życia w Stanach, czyli na przykład różnic między Stanami a Polską. Staramy się poruszać wszelkiego rodzaju tematy, z którymi mamy jakąś tam styczność, o których mamy jakieś pojęcie. Ostatnio nagrywaliśmy z mężem taki film informatywny na temat zdobywania zielonej karty przez małżeństwo, ponieważ jest to temat, który dotyczył nas dosłownie miesiąc temu, więc na świeżo chcieliśmy opowiedzieć osobom, które może się interesują, może kiedyś będą chciały skorzystać z takich informacji, jak przebiegał proces oraz jak wyglądała rozmowa o taką zieloną kartę, ponieważ na końcu wszystkich papierów, wszystkich starań musicie przebyć rozmowę z urzędnikiem, które po prostu stwierdzi, czy jesteście prawdziwym małżeństwem, czy nie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam u nas, jak The Settlers wyglądają, jak wygląda reszta ekipy, zapraszam Was gorąco na nasz kanał. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, Ewa, że mogłam powiedzieć kilka słów i przedstawić się Twoim widzom. Kochani, nadchodzi ten piękny czas świąt Bożego Narodzenia. Jak widzicie, nawet po dekoracjach, no jesteśmy już w tym nastroju, w tym klimacie. Rok 2020 był ciężkim rokiem, myślę, dla wszystkich i psychicznie, i fizycznie. Był to taki męczący rok, ponieważ nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Więc życzę Wam, żeby te święta Bożego Narodzenia były takim okresem spokoju, żeby to był okres z najbliższymi, gdzie po prostu jesteśmy w stanie wyciszyć się, zastanowić się nad tym, co jest tak naprawdę w życiu ważne, co tak naprawdę w życiu nas uszczęśliwia i żeby po prostu odsunąć te problemy i po prostu popatrzeć na przyszłość z pozytywnym okiem. Żeby te święta były ciepłe, zdrowe, szczęśliwe, radosne, tak jak mówię, w gronie najbliższych i żeby rok 2021 był tym rokiem, w którym otworzą się przed nami drzwi do szczęścia, do rozwoju osobistego, do spełnienia osobistego, jak i zawodowego i po prostu do spełniania siebie, swoich marzeń i spokojnego życia. Bo niestety troszkę w tym 2020 to ten spokój był zaburzony. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Ewa, Ty również. Buziaki. Do zobaczenia. Filmik, który ja sporządziłam łącznie z innymi youtuberami, był taki praktycznie z całego światła, ponieważ był z Romanii, z Litwy, z Ameryki były dwie dziewczyny, były też Niemcy, była też Turcja. Tak więc życzę Wam naprawdę radosnych świąt Bożego Narodzenia. Również odwiedzajcie, jeżeli siedzicie w domu, a nie macie co robić, również odwiedzajcie te kanały, które właśnie się pojawiły dzisiaj w dzisiejszym filmie. Jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście, jeżeli macie ochotę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, jak również też mój kanał, tak więc bądźcie z nami wszystkimi, gdyby nie wy, to by nas tutaj w ogóle nikogo
Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Te moje choinki nie chcą stać w ogóle na tym... nie chcą współpracować ze mną. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeżeli będziecie chcieli, piszcie komentarze, czy po prostu chcecie więcej takich filmików, jakie dzisiaj my stworzyliśmy. Życzę Wam jeszcze raz radosnych świąt Bożego Narodzenia Wam, tak jak również mojej rodzinie życzę zdrowych i spokojnych świąt. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście z nami. Do zobaczenia.